Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Avery Dennison, Surfer's Cleaner, produkt do, znaczy to jest firma, która produkuje folie, zajmuje się chyba z tego co kojarzę foliami i specjalnie wyprodukowali taki produkt do folii, do dogłębnego czyszczenia i odtłuszczenia. Jeżeli chodzi o produkt, on mi się kiedyś przewinął, gdzieś mi ktoś o nim wspomniał i tak naprawdę kurczę zapomniałem o nim. Ale pewnego razu przypomniał mi o nim kolega Paweł, który do mnie napisał na Messengera. Tak się tam od czasu do czasu do siebie piszemy. I mówi, on przy folii właśnie pracuje tym produktem. Więc mówię, kurczę, no to pyk, zamówione. Nie jest tania impreza. Nie jest tani nie zamówione. I mówię, no dobra, testujemy. Więc zobacz, pokażę ci teraz tak w skrócie, na jakich panelach i na czym pracowałem. A później kilka słów o tym produkcie i jak ja go widzę, czy rzeczywiście jest warty tej kasy, za którą za niego wydałem. Zapraszam cię do dalszej części filmu. No dobrze, ostatnie namaszczenie. Mikrofibra
którą nazywam finiszowa. Odtłuszczenie już teraz na maksa. Fantastyczny jest ten produkt. Kurczę. Trochę śmierdzi. Intensywny ma zapach, ale to jak odparowuje i jak wymywa, to jest coś pięknego. Okej, dobrze. No tak jak widziałeś, kilka podejść, był tam lakier z cleanerem, pasty finiszowe, pasty polishingowe, pasty cuttingowe, delikatny plastik, na czym mogłem, na tym sprawdzałem ten produkt. Cóż mogę o nim powiedzieć? Bomba. Bomba z tego względu, że pięknie zbiera. Zbiera wszelkiego rodzaju tłuste plamy, tłuste osady. On tak w ogóle też i doczyszcza. Cleanery, pasty, w ogóle traktuje jak gówniarza. Fantastyczny produkt. Rewelacyjnie odparowuje. Nie zostawia po sobie nic. Zapach. Troszeczkę intensywny. On taki jest niby miły, ale wkurzający gdzieś tam. Ale nie męczy jakoś strasznie. Ła! Z butli. Powiem ci, że z butli jest ogień. Testowałem też go pod powłokę. Neoxala 1.61 i 111. 111 się nie przyjęła. Nie wiem dlaczego. 161 poezja na nim. Testowałem na nim woski. Testowałem na nim też cleanery po otuszczeniu. Bajka. I teraz tak. Idealnie, moim zdaniem, rozprowadza się po folii. No dobra, ja wskakuję. Ja wskakuję z tym produktem na folię i zobaczymy, czy po tak dogłębnym czyszczeniu jeszcze coś znajdzie. O, rękawiczki jeszcze. Kurczę, z tych emocji człowiek zapomina o najprostszych rzeczach, słuchaj. Takich jak rękawice na przykład. Ale nic. Nic dobrego się nie stało. Kontroluję sytuację, prawdopodobnie. O, no dobra, lecimy. Nie, to czyszczone jest idealnie. Ale uwierz mi, że do takiego, jakby to powiedzieć, bieżącego czyszczenia folii, co jakiś czas, jak robić taką inspekcję, ten produkt naprawdę potrafi zebrać jeszcze troszeczkę sypu. Tu akurat przyłożyłem się i jest czyściuteńko. Tak, idealnie. A, produkt ciekawie pachnie. Troszeczkę jest męczący, ale naprawdę do folii jest idealny. Do lakierów matowych jak najbardziej też. Przede wszystkim to, że jest bezpieczny. Tak pozwoliłem sobie wtrącić film z aplikacji właśnie wosku od Angel Waxa. Tam właśnie odtłuszczałem tym produktem. Perfekcyjnie. Myślałem, że coś może jeszcze zbierze, ale ja tak doczyściłem folię, że nie ma szans. Do takiego serwisowego, bieżącego mycia, jak umyjesz folię, jak tym przeciągniesz i zaaplikujesz sobie właśnie jakiś quick detailer, czy tam SSW, czy jakiś inny wynalazek, tak, SSW lubi folię, lubi matowe lakiery i do matowego lakieru jak najbardziej też się będzie nadawać. Ogólnie on się będzie nadawać do wszystkiego, jest mega bezpieczny. Korzystałem też i na lampach, no naprawdę wszechstronny produkt. Dla mnie, jeżeli chodzi o odtłuszczanie, jest mistrzem. Na chwilę obecną, tak, deklasuję wszystko. Miałem i Oil Zero, i tam wszelkiego rodzaju Jayony. Ten naprawdę robi robotę. No zapach jest jaki jest, ale naprawdę fajnie się nim pracuje. Co lepsze, ten produkt potrafi zdjąć ciekawe, można powiedzieć, przetarcia. Zobacz jakie. Celowo pokazałem to na Mańku. Żona często, gęsto wysiada z auta, no nie będzie skromnie, skórzaną torebką zajedzie albo jakimś takim materiałem podgumowanym po lakierze. To już było po myciu, konkretnym myciu, nie puściło. Ten produkt delikatnie lecisz i zbiera. No skurczybyk jest niemożliwy. Najlepsze jest to, że on
z takich, powiedzmy, jak masz jakieś rysy, właśnie tak jak folia, gdzie są te takie jakby pory, gdzie jest głęboki czar, on ten brud tak jakby wyjmował i jeszcze go kurczę wybiera. Coś niebywałego. Tak naprawdę ja osobiście nie widzę minusów tego produktu. Pod żadnym względem. Może ten zapach troszeczkę taki męczący. A i wydajność. Kurczę, tym produktem nie da się go dać, on lepiej jak się go zarzuci trochę więcej. Tak, on musisz go, to on jest taki fajnie oleisty i tu jeżeli chodzi o oszczędność, no to luksusu nie ma, patrząc jeszcze na cenę, ale poza tym jest naprawdę kozak. Moim zdaniem, jak skończy mi się butla, na pewno wskakuje kolejna, ja muszę go mieć na stanie, muszę, bo naprawdę robi mega robotę. Jest taka wielozadaniowa, czyści, odtłuszcza, naprawdę zbiera fenomenalnie. Dzięki Paweł, że mi o nim przypomniałeś. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Działaj tam u siebie. Tutaj dziadzia z szczerego serca. Kiedyś pisaliśmy o tych całych detailingach. Wiesz jak ja to widzę. I do czego to zmierza? Tak czy tak, ważne żeby robić swoje. I tak naprawdę nie kozaczysz, nie udawać. Nie udawać, robić swoje i trzymać się tego, co się lubi. A wiesz o co mi chodzi tak naprawdę? Dobra. Chyba ode mnie to wszystko. Produkt naprawdę fantastyczny. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci go przybliżyłem. Jeżeli się zastanawiasz, czy go kupić, warto. Naprawdę warto. Nie jest tani, ale naprawdę jest fenomenalny. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!